Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Jesteś w teraźniejszości czy tkwisz w przeszłości? To bardzo ważne, żeby pogodzić się z tym, co się zdarzyło i odpuścić. Jeśli nie możesz dać odejść temu, co się zdarzyło w przeszłości, to i nie poradzisz sobie z tym, co spotyka Cię obecnie i nie możesz być wolny w teraźniejszości i cieszyć się życiem. Nie możesz normalnie funkcjonować, bo bez przerwy trawisz, rozmyślasz o tym, co się stało. Czasem jesteś przez te wydarzenia wręcz dręczony. Jak uwolnić się od przeszłości? Ajahn Chah podaje bardzo prosty przykład. Z przeszłością i problemami z przeszłością jest tak jak z patykiem. Waży tylko wtedy, kiedy go trzymasz. Kiedy go wyrzucisz albo puścisz, już nic nie waży. Kiedy nie potrafimy uwolnić się od zdarzeń z przeszłości, jesteśmy jak hodowca. Głupi hodowca. Było dwóch hodowców. Mądry i głupi. Jeden z nich poszedł jak co dzień rano do kurnika i nazbierał do koszyka pełno kurzych odchodów, a jajka zostawił. Koszyk pełen odchodów zabrał do domu, postawił w kuchni, a ten po pewnym czasie przeszedł cały swędem odchodów, a i w domu roznosił się niezbyt przyjemny zapach. To był głupi hodowca. Drugi poszedł do kurnika pozbierać jajka, a odchody zostawił w kurniku, aby zgniły i stały się cennym nawozem. Jajka zabrał do domu, a swoim dzieciom zrobił pyszną jajecznicę. Resztę jajek sprzedał na targu. To był mądry hodowca. Morałem tej historii jest to, że musisz sobie zadać pytanie, co każdego dnia wkładasz do swojego koszyka i zanosisz do domu. Gdy problemy dnia wczorajszego i zło, które się wydarzyło, zabierasz do domu, przynosisz odchody. Śmiejesz się? To pomyśl. Wszystko to, co wydarzyło się wczoraj dobrego, jest dla Ciebie tak oczywiste i tak nieistotne, że zostawiłeś się tam w przeszłości, żeby zgniło, bo przecież tak powinno być. To złe natomiast wkładasz do koszyka i zabierasz ze sobą do domu. Tam roztrząsasz je i infekujesz nimi cały dom. Nie możesz pozwolić na to, aby ból przeszłości dostawał się do naszej teraźniejszości. Możesz uwolnić się od przeszłości. Po pierwsze, to uświadomienie sobie, że należy się w ogóle od niej uwolnić. Znam takich, którzy nie chcą tego. Chcą tkwić w przeszłości i cierpieć, rozpamiętując złe wydarzenia raz po raz. To dotyczy na przykład tych, którzy nie potrafią pogodzić się ze śmiercią bliskich osób. Niestety w życiu jest tak, że żałoba ma być czasem, w którym musi wystąpić jej pięć elementów po to, aby pozwolić duszy tej osobie odejść. Po szoku jest gniew i bunt, potem ból, negocjowanie z samym sobą i depresja, a na końcu etap akceptacji. Jeśli tego nie przeżyjesz, nie uwolnisz duszy tego człowieka, a sam tkwić będziesz w przeszłości. Jeśli masz za sobą nieudany związek, to rozpamiętywanie go powoduje, że każdy następny też taki będzie. Przyciągasz bowiem to, na czym się skupiasz. Po drugie to uświadomienie sobie, że w ogóle można to zrobić, a skoro tak, to wymyśl sobie, jak będziesz to robić. Może napisz to, co było złe na kartce i spal ją. To dość symboliczne, ale naprawdę uwalnia. Jeśli ten pomysł Ci się nie podoba, wymyśl sobie swój własny rytuał. Żałoba to patrzenie w przeszłość na to, co straciliśmy. Roztrząsanie przykrych wspomnień to zwiększanie ich negatywności. A może by tak wyciągnąć z tych zdarzeń coś pozytywnego? Pomyśl, gdyby nie to zdarzenie, nie ta sytuacja, nie byłbyś tym, kim jesteś i nie byłbyś w tym miejscu, gdzie jesteś. Odpuszczanie nie polega na udawaniu, że coś znika, a znika negatywna relacja z przeszłością i nasze negatywne reakcje na to, co się stało. Historii nie da się wymazać, ona jest i zawsze będzie częścią Ciebie. Jedyne, co powinieneś zrobić, to zmienić podejście. Gdy zmienisz do niej nastawienie, znajdziesz się ponad tym, więc wrzuć na luz. Po trzecie to uświadomienie sobie, jak to jest być wolnym od przeszłości. Najprościej, gdy popełnisz jakiś błąd i wszyscy się z Ciebie śmieją, śmiej się razem z nimi. Dzięki temu świat nie śmieje się z Ciebie, tylko razem z Tobą. A to powoduje, że jesteś szczęśliwszy i inaczej patrzysz już na swój błąd. To zdrowe, bo nie chodzi o nasz błąd, tylko o nasze nastawienie do tego błędu. Zwłaszcza, że są zawsze dwie strony medalu. Pewne powiedzenie mówi, nieważne jak cienko coś pokroisz. I tak będzie miało dwie strony.
Nie musisz bez końca czegoś naprawiać. Przeszłość już się wydarzyła. Jest historią. Nie wracaj do tego, nie da się jej naprawić. Odpuść i idź naprzód. Pozwól rzeczom płynąć swobodnie. Daj temu minąć i przestań wszystko kontrolować. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do komentowania i do zobaczenia w najbliższą środę.